Cześć, ze strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, na samym początku chciałem wam podziękować za zostawione pod ostatnim odcinkiem 20 tysięcy łapek. Dzięki wam trafiłem na drugie miejsce na karcie na czasie. Mega serduszko dla was. W sumie wiedziałem, że wy mi pomożecie. Wiecie skąd wiedziałem? Ponieważ na moim kanale zrzeszamy najlepsze community Brawl Starsowe, jakie jest w Polsce, więc dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dziękuję wszystkim widzom za to, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Teraz chciałem wam się pochwalić bluzą rozpinaną po raz pierwszy. Moi drodzy, tak będą wyglądały bluzy rozpinane. Czarna kolorystyka z kapturem i z taką złotą epką na piersi. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, za jakieś 5-4 dni pojawią się już w sklepie pixyshop.pl. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy zadymiarze, będziemy maksowali Amber. Punkty mocy są już przygotowane. Kilka skrzyneczek wyboostowałem, bo wykonałem kilka zadań, ale i tak pewnie się nie obejdzie bez kupowania megaboksów. To bez zbędnego przedłużania, teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, a później przechodzimy do odcinka. Dzięki ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, podsyłajcie je na kodfarel@gmail.com, a jeżeli pojawicie się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście w kod PSC o wartości jednego boksa. Teraz przejdźmy na moje konto. Jesteśmy już, moi kochani, na moim koncie i zaczynamy maksować Amber. Na samym początku wejdźmy w nasz karnet zadymiarski, poodbierajmy punkty mocy, ładujemy je oczywiście w Amber, pięknie. Kolejne 100 punktów mocy w Amber, pyk, kolejne 100. Jak dobrze, że ja to przemyślałem, że ja tych punktów mocy nie wymieniłem na skrzynki, bo by był teraz mega problem. Kolejne 200 punktów mocy. No i chyba przyłożymy z 500-ki. Przykładamy, moi drodzy, z 500-ki. No i sprawdźmy. W sumie chyba jeszcze mogę dołożyć tych punktów mocy. Jeszcze raz. 100 punktów. Dobra. Mam jeszcze gdzieś punkty mocy ukryte. Tak, jest, oczywiście, że są. Tu mamy jeszcze punkty mocy 75. I to chyba będzie już full, dobra, tak, tak, to już jest full, ponieważ punkty mocy zamieniły się na golda. Dobra, moi drodzy, teraz maksujemy naszą zadymiarę. Drugi poziom. Trzeci poziom. Piąty. Źle policzyłem, było czwarty, piąty, sorry. Szósty. Siódmy. Ósmy i, moi kochani, ostatni poziom. Woohoo! Mamy dziewiąty poziom mocy na Amber. Koks totalny, 52 puszki, ale będziemy teraz ciosali. Dobra, mamy też do otwarcia jeszcze kilka skrzynek przygotowanych. Ile tych skrzyneczek jest? No pokaż, pokaż. Dwie tylko, tak? No dobra, niech będzie. Skrzynka, cyk, nic. Skrzynka, też nic. Wiedziałem, ja wiedziałem, że tak będzie. Aha, no dobra. Skoro nie mamy gemów, no to, moi drodzy, przydałoby nam się... A mamy coś za punkty mocy? Też nic nie mamy za punkty mocy. No to przydałoby się doładować jakieś gemy. Także, moi drodzy, mi się wydaje, że oferta za stówkę będzie dobra. Więc chciałbym zobaczyć pod tym filmem za tą stówkę 15 tysięcy łapek. Zapłacono, a ty, gościu, z pewnością już zapłaciłeś też łapeczką w górę. Jestem mega wdzięczny wam za te łapki. Naprawdę. 381 gemów. Lecimy z megaboksami. Proszę, wypluj od razu gadżet i star power w jednej skrzynce. Dawaj. Dawaj. 559 golda. Super megabox. Coś mi się wydaje, że nie wypadnie. Dawaj! Bonus. Pięknie. Nie denerwujcie mnie nawet. Jeszcze kilka szans jest. Dawaj! Nie, no to jest skam, biały dzień! Widzowie, pomóżcie, zostaw łapkę. I suba. Przywal z suba to już całkiem. Na pewno teraz wypadnie. Klikamy. Ja wiem, że nie wypadnie. Dawaj! Bonus! Zaszczańcu! Po co mi ten bonus? Nie no, 100 zł wydałem i nie wypadnie? Mam dwie małe skrzynki? Porażka! Porażka, widzowie! 100 zł poszło! Nic mi to nie dało! Nie no, no... Skam w biały dzień, skam w biały dzień. Dobra.
Skoro już opening przecudowny zrobiliśmy. Dobra, punkty mocy zamieniam jeszcze raz. No ja... Ja po prostu w to nie wierzę. Ja po prostu w to nie wierzę. Dobra, nie kupuję. Nie kupuję już nic w tej grze. Bo mnie oszukują. Oszukują mnie jawnie. Zagrajmy sobie teraz, moi drodzy, normalny tryb jakiś. Rozluźnijmy się, bo naprawdę aż mi się gorąco zrobiło. Ej, to Shelly chciała mnie zabić! Wow! Wow, coś mi się przycięła gierka, wiecie? Lecimy dalej. Spamujemy tym ogniem. Po 370 bijemy na pierwszym Power Cube, więc to jest spoko. Rzucamy, podpalamy od razu. Po 980, wow, już teraz mocno hituje. Tu jest boss! O kurde, ale tu będą jaja teraz. Ja wam mówię. Nie, 8-bitowiec jeszcze. On rzuci tower, będzie chciał się teleportnąć do mnie pewnie. Tak jest. Co on narobił? Wielkie starcie, serio, naprawdę? Tak po prostu? Już? Dobra, palimy tego bota. Mamy El Primo na ilu kubach? 7? Znaczy nie, ten Juli jest jakiś omkły. Patrzcie, co on robi. Łap! Ogień! Dlaczego on z nim walczył? Nie no, nie mam pytań. Nieważne, nieważne, lecimy jeszcze raz. Tak jest, so much heat. Let's go. Nie no, już jakiś big monster zabił mi Mortisa? Proszę pana. Nie no, Atomik teraz mi zabił Tito. Tak być nie może, widzowie. Dobra, jest Kiełek. Kiełek, chodź, tu będziesz moim pierwszym fragiem. Chodź, to jest zaszczyt. To jest zaszczyt. Dziękuję ślicznie. Dobra. Pierwszy frag. No i nie mam gadżetu, nie mam możliwości przyspieszenia, kiedy dam ulta. Tu jest Gale, oh no! Ale mnie odbił, wariat. Haha, porobiony. Drugi frag. Nie no, Atomik tutaj troluje gierkę. Dobra. Trzeci frag. To jest Jean, chodź Atomik. Chodź, cię spalę żywcem. Ale pierw tego wariata. Mój, 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 tak jest, Kot Farrell. Kot Farrell wyjaśnił, to był czwarty frag. Ale tego bota szybko jadę i ja dziękuję. Dobra, palimy Gina, widzowie. Mówiłem, że się spali. No i dobra, to był ile? Piąty frag? No dobra, całkiem spoko. Całkiem spoko to wyszło, wam powiem. Ale, ja bym jeszcze sobie zagrał, ale teraz tryb duo. Powiem wam tak, moi drodzy, ja sobie pogram dzisiaj, powbijam troszeczkę skrzynek, bo naprawdę mi się wydaje, że ta gierka już po prostu wie, że ja bardzo dużo inwestuję pieniędzy w tą grę i oni już mnie trolują totalnie. Nie chcą mi dawać nawet zwykłego jakiegoś śmiesznego Star Power albo gadżeta, który jest za 2000 w sklepie, który się pojawia, tak? No więc, albo gadżetu, który pojawia się za 1000 golda w sklepie, to jest po prostu śmiech na sali. Chodź tutaj. Chodź tutaj, wariacie, dobra. Jestem ciekaw, czy inna Amber może podpalić moją benzynę, dobra. Tam Max leży, tu mamy Kruka, który za chwileczkę zostanie wyjaśniony. Z mojego... Wow. Chodź, bocik, chodź. Jeszcze nie, teraz. I palisz się, gościu! Nie wiem, co ta Jackie zrobiła, Max. Podpalamy. 16 power cubesów, to jest coś po prostu pięknego, widzowie. To jest coś pięknego. Po prostu w to nie wierzę, dobra. Zabijamy tego bota. Wow, ale prędkość, 22 power cubesy. Dawaj kolejnego dawaj. Ile, 2 sekundy minęły? To jest coś niesamowitego, po ile ja biję z tego dziadostwa? Po 1176. Nice. Ale gierka. Rekord świata z power cubesami. Coś pięknego. Moi kochani, tryb walka z bossem powróci i mam 2 bully w teamie. Wow, zagrajmy sobie, mamy poziom trudny. Ja wam zaraz pokażę, jak się wyjaśnia tutaj bossa moim miotaczem ognia kozackim. Wow, prawie całego ulta sobie nabiłem na nim. Dobra, uciekamy, aha. Członek drużyny pokonany. Dobra, muszę poczekać teraz na amunicję. No i jazda. Moi kochani teammate'ci, prosiłbym, abyście wyjaśniali może botki, a ja będę wyjaśniał bossa, co wy na to? Nie, oni zaraz... Jeden już leży, tak? I drugi bull ma 10 IQ i 10 HP. O mamuniu. No trudno, postaram się to wykerować, żeby oni wygrali. No pomóżcie mi może, halo panowie, co ja mam go solować? Wyślijmy wkurzoną emotkę, może się przestraszą, co wy myślicie o tym? Nie no, bot mnie szarżuje, XD. Nie no, panowie, musicie się zająć tymi botami, bo ja nie dam sam rady.
A, zszarżował mnie, najgorzej, najgorzej, najgorzej. Nie no, 48%, my tego nie przejdziemy, ja wam mówię, że my tego nie przejdziemy, bo ci moi pomocnicy, oni kurczę grają na daleko bólem, rozumiecie to? Tak samo jakby wzięli Piperkę i z bliska jechali w tego bota, no to jest po prostu coś pięknego. Nie no, nie wierzę. Chodź tutaj do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Ja się cieszyłem, widzowie. Ja się cieszyłem, że mam dwóch bulli w drużynie. Ale widać, niepotrzebnie się cieszyłem. Dawaj, pomóż mi ktoś, no właśnie, i mówiłem, 25%, chłop się wykłada na dechy. XD. Muszę uciekać, dostanę dwa hity. 16%. Czy my to wygramy? Nie sądzę, ale zobaczymy. Oni już te szybkie idą, te szybkie mnie zabiją. Wypadł, wypadł, wypadł. Obaj położeni są na dechy. Super, po prostu coś pięknego. Nie, 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 dobra. Feel the hit, feel the hit, feel the hit. Dawaj, dawaj, Farel. Uciekaj, uciekaj, Farel. 10 tysięcy HP mu zostało. 3K. Dobrze, dobrze, panowie. Wierzyłem was do końca. Żart? Nie wierzyłem was, ale się udało. Nice. Dzięki temu przepięknemu zwycięstwu odblokowaliśmy jedną skrzynkę. Otwieramy. Dobra, 103 golda. Koniec! Kończymy ten odcinek, widzowie. Kończymy! Także to było na tyle z tego odcinka. No niestety, moi drodzy zadymiarze, nie udało nam się wymaksować w 100% Amber. Teraz poczekam sobie po prostu, że pojawił mi się gadżet i Star Power w sklepie. Wydam na to tylko 3000 golda i będę chodził uśmiechnięty do końca dnia. A tak to wydałem sobie stówkę i nic z tego nie było. No, chciałem dobrze. Chciałem dobrze, widzowie, żebyście mieli bardzo fajną rozrywkę, ale mam nadzieję, że tak wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, klikajcie w link, który znajduje się w opisie. Jeżeli w niego klikniecie, no to automatycznie będziecie mnie wspierali z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja już dziękuję wam ślicznie za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Nara!